To jest straszne, jak ludzie idą w góry. Nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Wchodziłem w zeszłym roku na Giewont. Lipiec, skwar. Wszyscy w krótkich spodenkach. Japonki, klapki, małe dzieci. Koszmar. Ja jedyny byłem przygotowany. Dwa czekany, raki, profesjonalna odzież, specjalistyczny, mocno spłaszczony namiot, żeby opierał się wiatrom, butle z tlenem. Najgorsze były te ich drwiące spojrzenia. Ignorantów. A przecież to góry. Wszystko może się zmienić w sekundę. Wejście podzieliłem na 4 dni. Co kilkaset metrów obóz, aklimatyzacja, oczywiście poręczówki na każdym etapie i ostatniego dnia atak na szczyt. Co dzień rano znajdowałem w przedsionku mojego namiotu puszki po coli i opakowania po chipsach. Przeklęci amatorzy. W końcu zdobyłem szczyt. Zużyte butle zostawiłem pod krzyżem w strefie śmierci, gdzie o zgrozo spotkałem babcię z dwójką wnucząt. Schodziłem kolejne 4 dni, ale przeżyłem tę próbę umiejętności i charakteru. Pod koniec sierpnia planuję wejść na kopiec Kościuszki. W stylu alpejskim.